Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No tutaj powiem na pierwszym planie, że mamy Tomka Rumińskiego, ale ja myślę, że hodowcy tutaj poznają to, gdzie jesteśmy, nie po Tomku nawet, a po tych pucharach, bo te puchary to naprawdę są bardzo imponujące i sukcesy, które Tomek zdobywa, a te puchary to dokumentują, są naprawdę bardzo duże. Tym bardziej nam jest miło, że możemy Tomkowi pogratulować, gdyż od ostatniego czasu, kiedy tutaj u niego byliśmy, kręciliśmy fotoreportaż o gołębiach, które miał w swojej hodowli, o tym, jak przebiegał sezon lotowy. Okazało się, że jego gołąb będzie z trzecią pozycją z Polski reprezentował nasz kraj na olimpiadzie w Belgii, tak? Tak. Co to jest za gołąb? Powiedz nam więcej może o tym. To jest samica 7150 dwuletnia. Ona jest też po tej drugiej parze, którą kiedyś pokazywaliśmy na filmie od Rolanda Fabera. Tak, bo pierwsza ta para to wydała te gołębie, które zdały pierwsze miejsce w Budapeszcie. Bukareszcie, przepraszam. Natomiast to jest z tej drugiej pary i tak się okazuje też w kategorii, której będzie reprezentowała, w kategorii A. Też gołębie czysty Rolanda Fabera, pochodzący właśnie od niego. A przy okazji powiemy, bo mamy na giełdzie kilka gołębi od Rolanda Fabera, to Tomek sobie też tam jakieś zęby ostrzy, na niektóre nam podejrzewam, bo Roland pewnie pokierował nawet, które ma kupić, także jak ktoś wie, jaki mik Tomek ma, to może tam kurczę patrzy, co obserwuje. Dobrze, ale my tu mamy też jeszcze gołębie, które to możemy tylko pogratulować i tego gołębia będziemy prawdopodobnie od 24 stycznia fotografować właśnie w Orzeszu. Tam rozmawialiśmy z panem prezydentem naszego związku. Postaramy się całą kadrę Sport B, która będzie reprezentowała Polskę na olimpiadzie, podobnie jak w latach poprzednich, oczywiście za wyjątkiem standardu, sfotografować i zamieścić tutaj i na stronach i wydrukować tutaj w naszym tutaj miesięczniku. Natomiast tutaj mamy dzisiaj te gołębie od Tomka Rumińskiego, które jeszcze Tomek przeznaczył do sprzedaży. Mamy 16 sztuk, 7 młodych, 9 starszych, ale już o nich powie nam Tomasz, proszę bardzo. Witam wszystkich hodowców, może tutaj zaprezentuję właśnie. Te młode najpierw, płci tutaj, ja powiem, są tak zrobione na 99%, aczkolwiek przy jednym powiem szczerze, że Tomek się zawahał. Sprzedawał go dlatego, że miał być niby wcześniej samcem, to go nie chciał sprzedać, a jak mówi, że jest samicą, ale jak wszedł do klatki i zaczął obserwować, to się mówi, że chyba jednak samcem będzie. No. Bo ogólnie mam za dużo samic i większość będzie właśnie samic, jest kilka samców tylko. No tu jest na przykład jeden. O numerze 33, tak, to jest imbret. I one mają właśnie, te młode mają obrączki, tak jak ostatnio 224. Po prostu już obrączek nie było, tutaj oddziałowy z 326 numerem. Tak. No i tylko zostały. Jeden ma 326, bo jednego po lotach usunąłem, bo tak troszkę i ta obrączka zdrowy. Została ponownie wykorzystana po prostu. A to jest imbret po tej złotej medalistce z Rumunii właśnie, z Pogie i po jej bracie. Czyli też stuprocentowy. No, fajny, fajnie zbudowany gołąb. Sam jest, on już jest w parze teraz, nie? Więc nie ma problemu już w każdym. Czyli ten może pójść od razu do... Od razu, on już teraz jest w parze, grucha jeździ na ogonie po całym gołębiku. Nie? Myślę, to mam jednego gołębia. A tu jest właśnie po tej, co będzie reprezentowała Polskę w Brukseli na tej olimpiadzie, nie? Po tej 71-50 samicy. To jest córka tej, co olimpijki, można powiedzieć. No myślę, że taka silna samica właśnie, że będzie córka. Nie? No, też fajnie zbudowana, leży sobie. Bo tata tutaj, chyba jeszcze troszeczkę jej brakuje. No lepiej tam jeszcze poczekać, ale myślę w marcu, kwietniu na pewno coś do lotów się uda. Ona ma numer, powiedz jeszcze, Tomek. 1757. Tak, to jest po tym gołębiu, który będzie reprezentował kolegę hodowlę, a i Polskę na olimpiadzie. A tutaj jest po dwóch rocznych, które zajęły 5 i 7 miejsce w G kategorii. Jaki ma numer ten gołąb? 1781. To są te młode właśnie. No, to jest teraz raczej samczyk. To też taki późniejszy. To jest to, co się wahałeś, tak? Znaczy nie, teraz nie, pokażę. Nie, teraz właśnie. Tu mamy przy tym największy dylemat, tak? Znaczy, bo to jest po parze po tej, co jest ta olimpijka właśnie, ta ciemna od Rolanda Fabera. I ma numer 66. Tak. No i pierwszy, któremu wykonywaliśmy zdjęcie. Był z gniazda, drugi był dużo drobniejszy, no i była samica. A ten myślałem, że będzie samiec, no i teraz tak ostatnio już na gołębiku zauważyłem, że raczej może być samica. No i dlatego zdecydowałem się też wystawić. Ale tutaj w klatce i w koszu tak się no, ale teraz grucha i dlatego ciężko powiedzieć jeszcze, czy to będzie samiec, czy samica, nie? Ale go on fajnie zbudowany, tu umieśniony, nie? Myślę, że jak komuś nie zależy konkretnie na samcu czy samicy, to jest drugi z tej pary, jeszcze późniejszy, już ostatni, jaki był wyciągnięty. Co ten jest 1789. Też po tej parze, no i tato myślę na pewno samiczka będzie. Nie? To by były te. Tego jednego 326 jeszcze pokażmy. Co mam? No, to już pokazaliśmy, bo nie? Nie, to pokażę. To samiczka. Samiczka na pewno. Tak. To jest po tej samicy 1141, po której jest ten właśnie, co jest piąty w G w tym roku. To jest
jest jego siostra na tego samczyka. Nie? Ta ma też tu fajnie umieśniona. Tak, i 95-19 ma numer. To jest, jeżeli chodzi o młode gołębie, tam. No jeszcze jeden jest ostatniego pokażę. Ciemnego, właśnie. No to jest imbred, jest brat tej Olimpijki ciemnej razy córka. I ma numer 17-70, no i to raczej samica będzie. Każdy będzie mógł oglądać, oczywiście będziemy mieli przy gołębiach rodowody. Oczywiście będą też dołączone te dyplomy, różnego rodzaju informacje o tych gołębiach, które się wychodzą. Tylko zobaczmy, podobnie tam nie było żadnego innego niż niebieski nakrapiany. Tutaj się trafi, mam jedna czerwona. Tak, samiczka. Samiczka taka silna. Samiczka to jest woda z tego roku, 2014. Roku. Ona jest poczerwona. 15 rok. A jeden jest chyba z 10. 10, tak. Halotowana była oczywiście? Była, właśnie tu patrzę. Niektóre mają dziwesy? No, większość chyba, że to zdjąłem niektórym, jak do młodych. I ona miała, tak, jest... Jako roczna miała 8 konkursów na 11 wkładań. 7 na 14 ma. A w tym roku miała 7 na 11, ale ma kilka czołowych takich konkursów, nie? Z jednej strony tak właśnie. Od Faber, to jest kolega z oddziału jego, nie, inny. Podobny numer. Pokażmy jeszcze to skrzydło tego gołębia. Najlepiej. Widzimy. I tam może iść od razu też. Tak, no, to jest gotowe. Te starsze to mogą od razu być wykorzystane w rozpłodzie. Na pewno jeszcze pokażę tutaj samczyka, myśli 840. Zasługuje też na uwagę na pewno. Tuż nie może nie patrząc też na pochodzenie, bo z jednej strony to jest Roland Faber, właśnie brat tej Olimpii, teraz co pojedzie na Olimpiadę, a z drugiej strony od Lipowieckiego. Ale on ma w tym roku na 9 wkładę 7 konkursów roczne, a jego siostra ma 13 roczna. Jest najlepszą tutaj lotniczką, ma 9 w kategorii B. I jest piąta w Polsce w średniodystansowy w konkursie redakcji. Nie? I to jest pełen brat lotowany roczny. Nie? Myślę, że super gołąb w budowie. Ta końcówka 840. No, 840. Te mają wszystkie już obrączki 326. Zobaczmy. Więc proszę się nie niepokoić, że tutaj nie mamy karty własności, ale Tomek po prostu jeszcze tak, nie wyciągnął, ale do każdego jest karta własności. To jeszcze jest samiczka 924 roczna. Ona ma 9 konkursów w tym roku. Czyli to są gołębie i lotowane, i z konkursami. 924, tu widzimy właśnie. To jest tych gołębi bardziej Lipowieckiego, no tutaj gdzieś dalej się pojawiają od Fabera. Ale tutaj dalej. Ma 9 konkursów zdobyła. No jeszcze może pokażę jedną samicę. Pokaż, spokojnie, mamy czasu. Miejsce materiału też nas nie ogranicza. Nie, to jest bardzo fajne. 944 ma numer. To jest nadmiar samic, masz właśnie, nadmiarowe samiczki. Samczyków no, kilka wystawiłem, żeby nie były same samice, tak powiem. Nie? Ale ona na 5 lotów ją wkładałem, pierwsze 5 lotów i miała 5 konkursów. Już później nie była lotowana. Ma numer? 944. 944. No, to też jest z jednej strony z Rolanda. 746. No, to będzie... Nie, może tam o, tu jest. O, właśnie. No i jest Faber Maczyński. Tak, tu jest siostra tej ciemnej Olimpijki. Też. A z drugiej strony jest półbrat tego gołębia, co jest piąty w G w tym roku. Nie? I ona była trzecią lotniczką oddziału po 5 lotach, a później została wycofana. Nie? I taka fajna budowa właśnie. Nie? Także te gołębie będzie można nabyć. Tutaj od kolegi Tomasza. Pokaż jeszcze jakiegoś. To też jest po tej parze właśnie samiczka. 58-66, też lotowana. 58-66, ona gdzieś tu była chyba, mi się wydaje. No to ale pewnie tam. Szukamy, o tu, 58-66. To jest po tej samej parze, co ta poprzednia. No ona miała, jako roczna teraz 5 konkursów na 7 wkładań, ale 15, 23. I tu miała też konkurs drugi. Na jako młoda była druga na 3000. Takie gołąbki, no myślę, fajne. Widzimy, to kolega Tomek tak nie ściemiał, bo te gołębie, co on zostawiał, właśnie widzimy, to zawsze były gołębie, które się w tych lotach nie tylko, że leciały, ale i zdobywały i konkursy, te takie czołowe, tak jak ta na przykład pokazywał, drugi konkurs na 3200 gołębi na oddział, to jest naprawdę... To jest też bardzo fajnie zbudowana samiczka 980, taka ale nie? Ale tutaj budowa jak ona ma 988. 8? Tutaj umieśnienie fajne właśnie, tu chyba to jest z innego samca od duka gladiatora. Tu. Czyli widzimy... Gerings. Tak, tutaj to jest dwóch gladiatora od Rolanda. Tak, a tutaj. A tu jest w Zengelsów jeszcze jest. Ale matka jest od Waldemara Piszczala. Tu też kolega. Jest ona. Ale... Messi Olimpijka, brązowy medal kategoria Sport G. No, tu jest Messi, a tu Miss Polonia, drugi Olimpijczyk. Po dwóch Olimpijczykach, a tutaj, tak jak mówimy, gladiator. Naprawdę... To jest ta samiczka, ona też miała tu. I ona jest z roku 2015. Tak, to jest roczna. To ma 6 konkursów na 9 wkładów. Myślę, że na roczne to jest takie też dosyć dobre wyniki.
Ja mam trochę przydużo, tak jak kiedyś mówiłem właśnie, że jedne drugim psują trochę wynik. Ogólnie chcę trochę to zmniejszyć. Bo ogólnie no, roczne gołębie to raczej nikt nie wycofuje jeszcze, nie? A tutaj jest samczyk 85-29. To jest jej brat. 2014 rok? 14. Czyli taki sam brat. Tak samo, to jest jej brat. Rok młodszy. Starszy. No, rok starszy samczyk, nie? Dobrze. Ceny zaczynamy podobnie jak poprzednio, tak? Tak. Od 300 zł. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału. Tomaszowi gratulujemy. Tomasz tutaj na olimpiadzie teraz gołębia będzie miał ze Śląku, przypomnijmy, złoty medal na wystawie w Bukareszcie. No z tym wynikiem to Tomek chyba na medal w olimpiadzie nie liczy. Raczej ciężko, ale można powiedzieć, że hodowla z roku na rok, jak nie na olimpiadzie, jak nie na wystawie europejskiej, to na olimpiadzie. Także gratulujemy, życzymy sukcesów, powodzenia. Na olimpiadę jedziesz? Raczej nie. Raczej nie. Dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.